Cześć, witajcie w dzisiejszej recenzji. Dzisiaj chciałem przedstawić figurkę, która praktycznie właśnie do mnie przyszła z Ameryki. Jest to... Podwyższę sobie pułap kamery. Jest to figurka Van Helsinga, wydana w 2004 roku przez firmę Jack's Pacific. Znaczy, powiem tak... No ja bym tego nie nazwał figurką kolekcjonerską, chociaż kolekcjonerską zabawką, figurką może być wszystko, wiadomo, bo wszystko co ma dla kogoś to może mieć wartość. To jest dla mnie bardziej taka zabawka niż figurka kolekcjonerska, bo odwzorowanie dla w ogóle Van Helsinga dla tej postaci to jest tutaj trochę takie średnie. No i tak, figurka, tak jak powiedziałem, została wydana w 2004 roku przez firmę Jack's Pacific. Jest to figurka 12-calowa, ubrana w ubranko, czyli coś takiego jak taka mierna imitacja Sideshow. No i jest to Monster Slayer Van Helsing, tak jak widać, 12-calowa figurka, czyli w skali 1.6. No i tutaj Spinning Tojo Blade. No i tutaj mamy te nasze Tojo Blade zamieszczone. Dlaczego to kupiłem? Kupiłem to właściwie tylko z dwóch powodów i te dwa powody to są właśnie Tojo Blade i bandana, czy też komin, który właśnie nasz Van Helsing ma na twarzy. Tym nadrukiem tego takiego słońca czy czegoś. Ale to przedstawię, jak już otworzę figurkę, będę ją recenzował. Figurkę kupiłem właściwie tylko dla tych dwóch rzeczy z tego powodu, ponieważ jakbym chciał kupić osobno Tojo Blade i osobno Komin, oczywiście z tego lepszego wydania, które ostatnio wyszło z Playtoy, czyli Monster Hunter, bo nie mieli chyba patentu na Van Helsinga, nie wykupili tego tytułu i jest nazwany po prostu Monster Hunter. Taka firma Playtoy wydała, no to gdybym... Oczywiście tam jest to lepsze. No, znaczy bandama, ten komin to jest tam podobny, bo to jest tylko komin. Ale Tojo Blade, no to tam są już lepiej wykonane, lepsze kolorystycznie i tak dalej. No i jeżeli chciałbym kupić właśnie od Playtoya, to zapłaciłbym jeszcze więcej niż dałem za tą figurkę, gdzie już to praktycznie mam. Dlaczego to w ogóle kupiłem? No to kupiłem to z tego powodu, ponieważ aktualnie jestem w trakcie robienia takiego pseudo-customa figurki Van Helsinga. No dobrze, ale przejdźmy do tego, jak to wygląda. No i dlatego właśnie to brakowało mi Tojo Blade i brakowało mi tego komina. No to tak jak widać, pudełko z okienkiem, gdzie widzimy naszą postać. Tutaj, tak jak pokazywałem, z boku mamy Van Helsinga właśnie z ostrzami, z drugiego boku dokładnie to samo, od góry, no a to od góry tylko napis. No a z tyłu mamy pokazane jakieś figurki, też z Van Helsinga. I z tej serii 12-calowych figurek, no to właśnie wyszedł nasz Van Helsing with Tojo Blade, Dracula jako ten potwór już przemieniony. No i tutaj mamy, że 18-calowe skrzydła ma. Powiem szczerze, że koszmarnie wygląda ten Dracula, masakra. No i chyba najfajniej z nich wszystkich to wychodzi tutaj właśnie Frankenstein Monster with Glowing Heart. Czyli miał taką jakąś zdolność, że błyskało mu to serce i chyba mózg też mu błyskał. No ten potwór Frankensteina całkiem jeszcze ujdzie. No a na dole mamy 7-calowe figurki, czyli tu mamy Van Helsinga z kuszą. Tutaj mamy potworka. Tutaj mamy Draculę with... co to jest? Pygmy Bat. Czyli z tym takim nietoperzem. No i tutaj mamy Wolfman. Czyli zapomniałem, jak on się nazywał, ten brat tej babki i tego, i po zamianie wilkołaka przed zamianą, znaczy może jakby w trakcie i tutaj po zamianie, no tak to wygląda. A na dole mamy Classic Monsters Sideshow oryginalnego. No i tutaj co mamy? Tutaj mamy The Wolfman,
Frankenstein i Dracula. Chociaż nie, to chyba nie jest Universal Studio, to nie jest Sideshow, Universal Studio. Po logo mają troszkę podobne. No i tutaj jest opis i to tyle, i to tyle. No i dobra. Figurka jak to się otwiera. Figurka jest nowa, kupiłem ją za stówkę chyba. No stówkę z wysyłką, także w tej kwocie bym kupił nawet więcej. Drożej bym dał za zakup tych. Po prostu tych ostrzy i bandamy. Dobra, już po unboxingu. Unboxing składał się z odcięcia dwóch tych taśm klejących, które robiły zaplomby. Tutaj niestety muszę się posłużyć ponownie moim nożem do unboxingu, bo tu się nie chce otworzyć. O, no i się otworzyło. Dobra. Ponownie nie chce się otworzyć. Gdzie tu jest jeszcze poklejone? Gdzie tu jest poklejone? No gdzie? No tutaj jest poklejone. Matko jedyna, pokleili to taśmą. Tu i tu. No i już jest, dobra. Wyciągamy naszą figurkę i zobaczymy, jak ona się tutaj prezentuje. Prezentuje się ona tak. No to jest mierna imitacja, bo widzę, że tutaj twarz, jego twarz to jest taka... Co on ma tą maskę przyklejoną do twarzy? Trzeba to zaraz sprawdzić, o co tutaj chodzi, ale płaszcz, no masakra. Dlaczego płaszcz jest bordowy? Też nie mogli odpowiedniego koloru płaszcza dobrać? Przecież pan Herzyk nie ma bordowego płaszcza. Taki, no bordowy on jest, tylko miał kurczę taki... Zgniło zielony, prawie podchodzący pod czerń. Dobra, gdzie tutaj? O matko, dobra, dobra, za chwilę. Bo widzicie, co tu się dzieje, także sekund 5. No dobra, jedziemy dalej. Odsupłałem tutaj, co odsupłać musiałem, tylko jeszcze powyciągam tego, bo on jest jak to każdy tego typu figurki pospinany gdzie się tylko da. I zaraz zobaczymy, jak on się tutaj prezentuje w swojej okazałości. Gdzie on tu jeszcze ma? Co? Gdzie oni go tu przywiązali? No gdzie oni to przywiązali? Gdzie oni te kable przywiązali? No matko jedyna. Co oni mu przykleili? Brak słów, brak słów. Nie wiem, gdzie oni to przywiązali. Dobra, przejdźmy do figurki i schowajmy te pręty z tyłu. No i mamy naszego Van Helsinga. Ma on chyba, nie wiem ile tam, 12 punktów artykulacji, także trochę bidnie. Dobra, spróbujmy przyjrzeć się bliżej jego ciuchom. Czyli trzeba rozsupłać jego płaszcz. A sprzączki plastikowe. Jakoś to jeszcze się prezentuje. Wiem, że no, on bidny jest, ale to jest zabawka. To jest zabawka niż figurka kolekcjonerska, to nie ma co tego. No płaszcz jest z jakiegoś takiego skaju czy z czegoś. No tak, da się tego. Pod spodem ma szalik. Z takiego prześwitującego materiału. W kolorze takim praktycznie czarnym, ale prześwitujący, palce mu nie widać. No to szal jest. Tutaj mamy naszą kamizelkę, której się chyba nie da w ogóle ściągnąć, czy tylko przez głowę, czyli nie można jej odsupłać, to jest tylko imitacja. No, sprzączka już na przykład w pasku od spodni jest metalowa, ale spodnie natomiast ma zielone. Gdzie też Van Helsing miał inne spodnie granatowe. Ale poruszać mu nogą w tych spodniach, no to jest masakra. Gdzie on w ogóle... Gdzie on ma kolano? No co to ma być? Co to ma być? Ta figurka nie ma kolana. Ludzie. A nie, ma. Jakie on to kolano? Co on tam? Gdzie to ma? Trzeba to przyjrzeć się. No dobra, ściągłem buta. To znaczy, powiem, że to jest aktualnie fajne.
Ponieważ często w figurkach, kiedy jak ściągnę buta i chcę ponownie tego buta założyć, to spodnie się podwijają oczywiście, no bo te tarcie gumowego buta powoduje, że spodnie się podwijają i trzeba je potem tam najlepiej jeszcze szpikulcem upchać, żeby to jakoś wyglądało, nie że on będzie miał wybrzuszone. I to jest akurat przemyślane, to jest spoko. Dobro ułożyli. Aha, dobra. Już widzę, o co kaman. On jest z gumy. Czy figurka nawet nie jest plastikowa? Czy to jest guma? W środku jest pręt, a tu jest guma. O, już widzę tutaj dziurkę, żeby... Ja pierdzielę. Myślałem, że czasy takich figurek odeszły. No ale widzę, że nie odeszły. Staw? Nie. Staw jest przynajmniej normalny, ale coś tam chrzęszczy w nim. Kurde, rozebrałbym go najchętniej i zobaczył, jak to się prezentuje. Jak mu teraz, jak w ogóle teraz ten but nałożyć? Przecież gumowa stopa i gumowy but. A jednak weszedł. Jednak weszedł, nawet weszedł. Dobra. Ręce pewnie zakładam, że... O nie. W rękach już jest staw zwykły. Ale też są z gumy. Palce oczywiście, nadgarstki też. Nadgarstki na stawie kulkowym. Rękę można wygiąć do góry. No dobra. No tak to się prezentuje. Pod spodem ma ten swój charakterystyczny sweter. Głowa jest z gumy. Głowa jest z gumy. Widać, jak się gnie. W ogóle można górę dół? Nie można, ale widzę, gdzie już jest zaplątany. Pod włosami mu to zaplątali. Jest! Patrzcie, wyciągłem! Dało się. Dało. Ja chcę bandanę ściągnąć. Co oni mu przykleili tą bandanę? Jakimś klejem mu do pyska przykleili. No co to jest? Co on ma na twarzy? No co on ma na twarzy? No ludzie, co to jest? Co to jest? Co oni mu tutaj nakleili? Jakąś folię mu nakleili. Myśl technologiczna tej firmy jest genialna. Przykleili mu jakąś folię na gębie. No kurde, folia. Po co ta folia jest tutaj? W ogóle jak to ściągnąć? Jak to ściągnąć? Dobra, to się ściągnie. No to mamy naszego Van Helsinga, który ma jakąś kurde folię na gębie, który za cholerę nie ściągnę teraz. Nie wiem, po co oni mu folię dali na gębie, ale no dobra, mamy twarz naszego Van Helsinga. Trochę wygląda, jakby przyćpał, bo był niewyspany tudzież pijany. Trochę niepodobny jest do Hugh Jackmana, aby trochę bardzo. Bardziej na jakiegoś takiego oprycha wioskowego. No dobra, no sprawdźmy, ile tych punktów artykulacji jest. No to głowa się rusza dookoła. Góra, dół, to trzeba by było sprawdzić. Ręka, góra, dół, a jest na stawie kulkowym. Oczywiście w łokciu, ale podejrzewam, że tam jest tylko jedno zgięcie. Ale można też obracać w łokciu. Dłoń oczywiście obracana, bo jest na stawie kulkowym. Czyli tak samo z tą ręką. Zastanawiam się, czy w torsie. Oczywiście w torsie nie ma żadnego punktu artykulacji. Nogi są na jakichś kulkach pewnie, bo można je ruszać w szpagat, ale poruszać tą nogą do góry to już jest masakra. Ciekawe, czy z prawą tak samo. No tak samo jeszcze.
skrzypi coś tam w ogóle, nie wiem, to tam jest, no wszystko jest guma, no wszystko jest guma, no kurde, kurde, no muszę te... O, jak pięknie. A pięknie, widzicie, czyli pasek też jest imitacją. Czyli tego to nawet nie trzeba odpinać z paska. Wystarczy ściągnąć mu z tyłu na rzepę, jak w Action Manach. Zaraz, dobra, zaraz zrobimy tutaj zboczenie takie straszne, bo ja rozbieram aktualnie figurkę męską. Zobaczymy, jaki ma... O nie, patrz, jeszcze ma ruchomy tutaj w brzuchu. Aha, czyli jak on ma tą nogę? Co on tutaj? Jak to jest zamontowane w ogóle? Jak to działa? No jest tam jakiś staw kulkowy, chyba. Chociaż wygląda to jak w zwykłych zabawkach. Aha, dobra. Już wiem. W pośladkach jest umiejscowiona wielka kula gumy, która powoduje, że mogę tą nogę odgiąć tak, ale mogę też góra-dół. Trochę wygląda to jak w zwykłych zabawkach, gdzie nogi się tylko ruszają przód-tył, ale tam jest staw kulkowy, tylko to jest taka duża kulka, że musieli ją w pośladku umieścić. No, ten Jack Pacific to jest jednak, kurde, cwaniaki są. Kamizelka. Aha, mówię, cwaniaki, kurde. Żeby ściągnąć kamizelkę, nie trzeba ją przez głowę ściągać. O, proszę bardzo, na rzepa sklejona z tyłu. A ty, kurcze. Dobre cwaniaki. No dobra, przypatrzmy się, jaką on tą bandamę ma, o ile to się w ogóle... Mogę teraz to założyć. No, okej. Okay. No to ma tą, na tej bandamie ma to logo całe. Tego, nie pamiętam, to było schodzące słońce, czy jakoś tak. No to jest na tej to bandamie. Aha, no i oczywiście tak, jak mówiłem, nogi się zginają w kolanach, ups. Nogi się zginają w kolanach. No i w stopach wyglądało, jakby miała się ruszać, ale to jest strasznie wątpliwe. Tak się prezentuje ta figurka, okazale. Jeszcze załóżmy mu ten szalik tutaj, kurde, żeby miał. Chociaż przypatrzmy się jeszcze płaszczowi. Płaszcz tutaj ma na guziki jakieś sprzączki na rękawach. Tutaj tego. Kołnierz. Tylko kołnierz się pogiął przez te wszystkie lata i strasznie odstaje. Ciągle mu odskakuje ten kołnierz, czyli musi mieć postawiony ten kołnierz. No dobra. No i przeglądnijmy się Tojo Blade. Odsupłałem tutaj Tojo Blade. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Pięknie się to prezentuje. Tojo Blade jest z gumy, ale jest ruchome. Wow! Jest ruchome. Patrzcie, kurde. Jest ruchome, ale jest z gumy, czyli żeby ktoś sobie nie wykolał oka, wszystko jest tu wykonane z gumy. Myśl technologiczna jest zarąbista. Ale w sumie dobrze, że to jest z gumy. Przynajmniej jak to rzucę, to nie pęknie. Więc jak taki dzieciaczek by się tym bawił i chciałby sobie to, nie wiem, porzuć, czy coś tam z tym zrobić, to mu to nie pęknie. Tylko pin, na którym to się obraca, jest z gumy. Ale super, super, że to jest z gumy, super, że to jest obrotowe. Fajnie. No tak wygląda to Tojo Blade. Jedno i tak wygląda Tojo Blade drugie. No i włóżmy mu te Tojo Blade do rąk. Włóżmy to. O. Od razu lepiej. Tylko że teraz gumę włożyć, to tutaj, kurczę, też jest. Też jest siła wyższa, proszę państwa. Ale dobra. Tak się prezentuje Van Helsing od Jack Pacific z Tojo Blade. Nie najgorzej, jak na mierną zabawkę. No i tutaj ma jeszcze ten szalik i widzę, że
tego buta źle założyłem, bo odstaje. I teraz Van Helsing jest, nie stoi prosto, tylko stoi tak. No. Jaka cena, taka zabawka. Aktualnie figurkę można kupić za jakieś grosze. Ja ją mówię, za stówkę kupiłem z wysyłką już. Także z Ameryki oczywiście, także to jeszcze przez Amerykanosa. Także Amerykanos doliczył sobie swoją wysyłkę jeszcze. I to wszystko mi wyniosło stówę. No także wiecie, to kosztuje grosze ta figurka. Czy to używana, czy to nowa w pudełku, tak jak w moim przypadku. Nie powiem, czy polecam, bo to widać, że to jest zabawka. Chyba lepiej wydać już nawet te 300 zł i kupić sobie Van Helsinga od Sideshow, tamten już lepiej wygląda. Jak dla dzieciaków do zabawy, no to na tamte lata, no to nawet spoko było. Można to tam kupić za jakieś parę groszy i dać mu do zabawy taką figurkę. Ja tam zawsze witam z otwartymi ramionami figurki, które mają 30 cm i są w ubrankach, chociaż ten ma mierne ubranko. Płaszcz mi się bardzo nie podoba, bo gdyby... To znaczy, płaszcz jest spoko, tylko nie w tym kolorze. O to mi chodzi, że nie podoba mi się w tym kolorze. Jeszcze gdyby miał ten czarny płaszcz, to nawet czarny jakby mu zrobili, no to było spoko. Szkoda, że nie ma pistoletu, bo taki zwykły Van Helsing tylko 100 Joblade, no dobra, ale dlaczego mu nie dali jeszcze pistoletów, kiedy... Rozumiem, kusza, spoko. Kusza to już jest taka rzecz ekskluzywna, chociaż w każdym Van Helsingu, znaczy w każdym, w Van Helsingu od Sideshow, natomiast to Joblade były dobrem luksusowym, natomiast kusza była, a w tym od Playtoy, no to tam już cały asortyment broni jest, ale no dobra, powiedzmy, no to Joblade mu dali, ale mogli mu dać pistolet jeszcze, no pistolety mogli mu dać. I kapelusz mogli mu dać. Zrobić gumowy odlew kapelusza, żeby mu włożyć na głowę, no to naprawdę to jest groszowa sprawa. Jakieś gumowe pistolety mu odlać, to też by nie zbiedniała firma od tego, a mogli to wrzucić do pudełka, bo trochę miejsca jeszcze wolnego było. No i co? No i zmienić mu kolor płaszcza, bo ja nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby zrobić bordowy płaszcz, no bo to już jest masakra. Masakra. No i dlaczego jest, kurde, folia na gębie? Dlaczego to jest folia na gębie? Kto na to wpadł? I po co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Trzeba to, kurde, sprawdzić w archiwum X, może oni wiedzą. No cóż, tak to wyglądało. Jest to jedyna recenzja na YouTubie i nie wiem, czy się mam z tego powodu szczycić, że jestem jedynym recenzentem tej figurki, bo widocznie ludzie chyba nie mieli zamiaru poświęcać czas, żeby recenzować tą figurkę, a tu jeszcze u mnie widzę, że ohoho, to jeszcze to trochę trwa. A powinienem recenzję tej figurki zrobić w górę 5 minut, powiedzieć, że figurka jest dziadowska i dziękuję. A tak, no to pokazałem, trochę opowiedziałem, co mi się tu nie podoba i co mi się tu podoba, czyli to, żeby tych spoko, chociaż... No i ta bandama, którą nie wiem jak ściągnę, trzeba będzie chyba ściągnąć łeb, no tam na pewno jakoś się da ściągać łeb, tym bardziej, że on jest gumowy, no cały gumowy, gumowa głowa jak w Kenach albo w Akrzymenie, no to naprawdę się jakoś, na pewno tam się da jakoś ściągnąć. No cóż, nie mam zamiaru kupować innych figurek z Van Helsinga, to znaczy z tej firmy Jack's Pacific, to pewne, ani 7-calowych, ani 12-calowych, to jest jedyna i to tylko z tego powodu, szaliczek. No i cóż. Mam nadzieję, że się komuś spodobała ta recenzja tej nadzwyczajnej figurki. No i dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w następnych filmikach, gdzie myślę, że zaprezentuję coś lepszego. Być może nawet zaprezentuję tego customowego Van Helsinga, którego tworzę i któremu zaraz dam to Joblade i bandamę, o ile ją ściągnę z jego gęby. No i może się pojawi recenzja tamtego Van Helsinga. Niemniej, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmiku, trzymajcie się, hej!